Ciekaw jestem, co myślicie o nielotach. Nieloty to takie ptaki, które każdemu się raczej kojarzą ze strusiem, z kiwi, czy nawet z pingwinem, czyli ptaki, które na drodze ewolucji zatraciły możliwość do latania. Myślę, że każdy z Was myśli, że w Polsce nie ma nielotów i myślę, że w większości macie rację, no chyba, że mówimy o kurach, ale o kurach nie mówimy, mówimy o dzikich ptakach. Jednakże są takie ptaki w Polsce, które przez pewien krótki okres czasu nie są w stanie latać. I co ciekawe, część z tych ptaków bardzo dobrze znacie. Wszystkie ptaki blaszkodziobe, czyli łabędzie, gęsi, kaczki, przez pewien krótki okres w roku nie są w stanie latać. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się dlatego, że ptaki te pierzą wszystkie pióra odpowiadające za latanie, czyli wszystkie lotki naraz. I wtedy nie są w stanie latać. Taka krzyżówka, kaczka krzyżówka nie jest w stanie latać przez około 2-3 tygodnie, zanim wyrosną jej nowe pióra. Łabędź nie jest w stanie latać około 6 tygodni. Co ciekawe, kaczek raczej w tym okresie nie zobaczymy, gdyż kiedy one są nielotne, doskonale sobie zdają z tego sprawę, że są bardzo zagrożone i w tym okresie starają się na nie pokazywać. Prowadzą bardzo skryty tryb życia, dopóki im pióra po prostu nie wyrosną. Ten okres u kaczek to przypada w okresie czerwiec, lipiec, wtedy właśnie kaczki się pierzą, samice nieco później niż samce i u wszystkich blaszkodziobych jest tak, że wszystkie pióra lotne są wymieniane naraz. Co ciekawe, nie tylko blaszkodziobe, ale także chruściele, dobrze nam znana łyska, czy też wodnik, kropiatka, te ptaki także pierzą wszystkie pióra lotne naraz i też przez pewien krótki okres czasu są nielotne. Największym gatunkiem, oprócz łabędzia, ptaka, który okresowo jest nielotnym, jest żuraw. Żuraw także raz na jakiś czas, najczęściej się mówi, że raz na kilka lat, pierze wszystkie pióra i jest wtedy nielotny. I także ten wielki ptak prowadzi w tym okresie niesamowicie skryty tryb życia i bardzo ciężko go zobaczyć. W każdym razie teraz już wiecie, że nieloty można spotkać także u nas. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne moje filmy. Cześć!